Słuchając radia w grudniu raczej nie usłyszymy świątecznych piosenek wychwalających Krampusa, Półkozła, pół demona, przerażającą bestię, która dosłownie bije ludzi, by byli mili, a nie niegrzeczni. Krampusa nie można nazwać wytworem marzeń. Ma rogi, ciemne włosy, kły i długi język. Anty-Święty Mikołaj przychodzi z łańcuchem i dzwoneczkami, którymi bije, oraz wiązką brzozowych patyków, które mają naprawiać niegrzeczne dzieciaczki. Jeżeli też to nie pomaga, to zaciąga je do podziemi. Jeżeli chcecie posłuchać historii o tej przerażającej, świątecznej bestii, której bali się nawet naziści, to koniecznie zostańcie do końca. Zachęcam też do pozostawienia po sobie jakiegoś śladu, komentarza lub subskrypcji. A najlepiej jednego i drugiego, bo przyjdzie krampus i będziecie ci mieli przerąbane. W katolicyzmie święty Mikołaj jest patronem dzieci. Jego święto przypada na początek grudnia, co pomogło połączyć jego wizerunek z sezonem świątecznym. Wiele kultur europejskich nie tylko witało życzliwego człowieka jako postać hojności i życzliwości, aby nagradzać dobre, ale także obawiało się jego groźnych odpowiedników, którzy karali tych złych. Niektóre regiony Niemiec i Austrii boją się bestialskiego Krampusa. Podczas gdy inne regiony germańskie mają Belszknikera i Knecht czarnobrodych mężczyzn, którzy noszą artefakty do bicia dzieci. Francja ma Hansa Trapa i Perfuita. Imię Krampus pochodzi od niemieckiego słowa Krampen, co oznacza pazur. I mówi się, że jest on synem bogini Helli z mitologii nordyckiej. Są też oczywiście głosy, że jest to totalna bzdura. Legendarna bestia dzieli również cechy z innymi przerażającymi demonicznymi stworzeniami z mitologii greckiej, w tym satyrami i faunami. Legenda jest częścią wielowiekowej tradycji bożonarodzeniowej w Niemczech, gdzie obchody Bożego Narodzenia rozpoczynają się już na początku grudnia. Krampus powstał jako odpowiednik życzliwego świętego Mikołaja, który nagradzał dzieci słodyczami. W przeciwieństwie do tego, Krampus bił niegodziwe dzieci, wpychał je do worka i zabierał do swojego legowiska. Według folkloru, Krampus podobno pojawia się w miastach 5 grudnia, w tak zwaną noc Krampusa. Przerażająca obecność Krampusa była tłumiona przez wiele lat. Kościół katolicki zabronił hałaśliwych obchodów, a faszyści w Europie podczas II wojny światowej uznali Krampusa za godnego pogardy, ponieważ uważano go za wytwór socjaldemokratów. Istnieją lokalne wersje anty Mikołaja. W Styrii, czyli na terenie Austrii, Krampus wręcza rodzinom gałązki, które są pomalowane na złoto i wystawione w domu przez cały rok, mają być przypomnieniem dla każdego dziecka, które chwilowo zapomniało o byciu grzecznym. W mniejszych, bardziej odizolowanych wioskach postać przybiera nieco inny wygląd na przykład dzikiego człowieka z rogami i bywa tak, że postać Świętego Mikołaja jest w ogóle pomijana na tym terenie. Stonowana wersja Krampusa jest częścią popularnych jarmarków bożonarodzeniowych w austriackich ośrodkach miejskich, takich jak Salzburg. W tych bardziej przyjaznych turystom rejonach, interpretacja Krampusa jest już bardziej humorystyczna niż przerażająca. W Cave del Predil, w północnej części prowincji Udyjne we Włoszech, na początku grudnia odbywa się coroczny festiwal Krampus. Tuż przed zachodem słońca, Krampusy wychodzą ze starej jaskini i gonią dzieci, ale także dorosłych, karząc wszystkich uderzeniami po nogach. Aby odkupić swoje winy, dzieci i młodzież muszą odmówić modlitwę. W większości części Słowenii, na której kulturę duży wpływ miała kultura austriacka, Krampus nazywany jest Parkeli i jest jednym z towarzyszy Miklas, czyli słoweńskiej formy Mikołaja. W wielu częściach Chorwacji Krampus jest opisywany jako diabeł noszący płócienny worek wokół pasa i łańcuchy na szyi, kostkach i nadgarstkach. Zgodnie z tradycją, gdy dziecko otrzymuje prezent od świętego Mikołaja, otrzymuje złotą gałązkę, która reprezentuje jego dobre uczynki przez cały rok. Jednak jeśli dziecko źle się zachowywało, Krampus weźmie prezenty dla siebie i pozostawi tylko srebrną gałązkę, która będzie reprezentować złe uczynki dziecka. Postać Krampus'a odradza się w ciągu ostatnich kilku lat, częściowo dzięki postawie Bachumbiu w popkulturze. Ludzie szukają sposobów na obchodzenie świąt w nietradycyjny sposób. W Stanach Zjednoczonych mieszkańcy poznają ciemną stronę Bożego Narodzenia dzięki filmom o Krampusie. Organizują krampusowe imprezy, biegają w wyścigach o tematyce Krampus, czyli tak tradycyjnie po amerykańsku sobie go po prostu wchłonęli. Ze swojej strony Austria próbuje skomercjalizować surową postać Krampusa, sprzedając czekoladki, figurki i kolekcjonerskie rogi. Pojawiają się jednak już głosy, że Krampus staje się zbyt skomercjalizowany i traci alternatywność z powodu swojej popularności. Na temat Krampusa to byłoby tyle z mojej strony. Dajcie proszę znać, czy taka forma opowiadania wam pewnych rzeczy z mojej strony byłaby też dla was atrakcyjna, bo wiem, że to się dosyć mocno różni od tego, co do tej pory się tutaj pojawiało. A przede wszystkim nie jest to legenda polska.